sposób prezentacji jest skomplikowany. W mailu czy w agendzie na dzisiejsze spotkanie był jeszcze inny, nie mogłem się zdecydować. W każdym razie sprowadza się to do tego, że jakby ktoś chciał zobaczyć, zainteresować się NGOS-em, to czego może się spodziewać? Podstawowa rzecz, ja się nazywam Mariusz Mazur i zawodowo jestem, właściwie nie wiem czym jestem, adminuję Linuxami, coś tam koduję w Pythonie, nie jakoś wybitnie zaawansowanie, ale coś tam koduję, jak potrzeba w firmie. I hobbystycznie zajmowałem się, jak byłem x lat młodszy, open source'ami, po czym mi się znudziło i przeniosłem się bardziej w jakieś NGO-sowe klimaty. Jak ktoś nie wie, NGO, czyli organizacja pozarządowa, czyli popularnie zwana u nas trzecim sektorem. Po co prezentacja? Przedstawić, co jest fajnego i co jest niefajnego w NGO-sach i powiedzieć, jak w miarę bezboleśnie dołączyć do takowego, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Okej. Podstawowa rzecz. Co rozumie się przez NGOsy, czyli organizacje pozarządowe? Standardowo wszyscy kojarzą fundacje, stowarzyszenia. To jest to, co działa. Przy czym, o ile standardowo u open source'owców jest, że wcale nie trzeba mieć żadnego formalnego stowarzyszenia nigdzie, nie trzeba mieć oficjalnie niczego zarejestrowanego, żeby mieć projekt i to nawet całkiem duży, to jeszcze niedawno nie było to do końca prawdą w przypadku organizacji pozarządowych. Przy czym ze względu na dostępność internetu taką, jaką już w tym momencie mamy, to znaczy nie jest zabawka dla nerdów od dawna, i da się teraz zrobić całkiem funkcjonalną organizację, nie mając żadnego fizycznie prawnego umocowania nigdzie. Można zarejestrować domenę na jedną osobę, komunikować się stroną hostowaną gdzieś tam, ktoś za coś płaci i zasadniczo funkcjonalne to jest. Ja jestem członkiem czegoś takiego, to się nazywa SocHack i organizuję hackatony, ale nie takie czysto geekowe, tylko geekowo normalsowe. I teraz podstawowym mandatem NGO-sów niejako jest zmienianie świata. Co jest dosyć ambitne i zazwyczaj się nie uda, bo świat zasadniczo nie lubi być zmieniany. To znaczy, o ile wydłubać sobie, jak jestem informatykiem, jakiś prosty projekcik, który komuś będzie przydatny, to nie jest problem. To jak sobie wymyśliłem, że nie wiem, zmienię mentalność choćby w moim mieście, to jest dosyć ambitne zadanie i najprawdopodobniej się to nie uda. I to dla dobrych powodów. To znaczy, powiedzmy, jak sobie wyobrazimy jakiegoś cesarza Rzymu starożytnego, który miał władzę absolutną w miarę, to z wiekiem ta władza tych ludzi była coraz bardziej ograniczona. Teraz obecne systemy społeczne, jakaś demokracja, są explicite tak zaprojektowane, że jak sobie przychodzi koleś i mówi, że ja chcę mieć dużo władzy, żeby zrobić dokładnie tak, jak chcę, to oni mówią, że nie uda ci się. I to ma dobre strony, to znaczy jak koleś jest bardzo zły, to mu się nie uda, ale ma też złe strony, to znaczy jakby chciał osiągnąć coś fajnego, przynajmniej w jego mniemaniu, to też mu się najprawdopodobniej nie uda, no bo nie, tak jest zrobione, żeby się nie dało. Nawet jak ktoś zostanie prezydentem, czy w ogóle jakiś bardzo wysoki poziom w państwie, czy w jakiejś organizacji międzynarodowej, to nadal jest mocno ograniczona władza, kontrolowana przez różne rzeczy. I to zależy pewnie w znacznej mierze od optyki osoby będącej członkiem NGOsa, w jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone cele. No ale nie czarujmy się, większość NGOsów ma jakieś w miarę ambitne cele i zazwyczaj im się nie udają. Przy czym analogia jest dobra do startupowców. Zasadniczo wszyscy wiedzą, że nikt nie zostaje Googlem. Ba, większość nawet nie osiąga jakiegoś sensownego poziomu, żeby mieć zwrot z poświęconego czasu. Większość startupów dosyć szybko idzie w dół. Analogicznie jest z NGOsami. Większość coś tam próbuje, ale wyniki są. Przy czym, ponieważ ja za młodu byłem dosyć aktywny w open source'ach, konkretnie w PLD, jak ktoś się interesuje Linuxami, to jest jakaś szansa, że wie, co to jest. To jeszcze żyje, to jest dystrybucja Linuxa produkowana głównie w Polsce, żyjąca od ponad 15 lat i nadal żyjąca. Ba, ja częściowo zawodowo się nią zajmuję jakimś cudem. I za młodu ja miałem kontakt przez to z informatykami, którzy mieli jakieś tam
zacięcie, żeby sobie na boku coś dłubać. Znaczy, im praca nie wystarczała, wracali do domu i chcieli sobie jeszcze coś podłubać fajnego, technicznego. No więc to nie jest ograniczone tylko i wyłącznie do ludzi technicznych czy informatyków konkretnie, tylko takie ciągoty ma zasadniczo w generalnej populacji jakiś tam procent. I wolontariat, organizacje pozaspołeczne, takie rzeczy to są sposoby, w jakim normalni ludzie, humaniści, dają ujście tym swoim szokom. Dążeniu. Niektórzy piszą, niektórzy robią organizacje i tak dalej. Dobra, tyle o NGOsach. I teraz informatyk w środowisku naturalnym. Motywacja. Zasadniczo to można sobie przeczytać, to jest taki kompilat z paru tekstów, które znalazłem w listujące rzeczy, które są fajne dla open source'owca w robieniu open source'u. Czy to akurat jest nieistotne, ważne jest, co z tego można wyciągnąć, będąc członkiem NGOs. Podstawowa zasada, NGOsy są prymitywne technicznie, w 99,9%. To znaczy, jeśli ktoś lubi wyzwanie techniczne, to nie do NGOs. Są jakieś tam pojedyncze, podejrzewam, techniczno zakładane zazwyczaj przez informatyków ludzi technicznych NGOsy, które rzeczywiście robią coś ambitniejszego, ale to jest jakiś promil promila. Większość to jest bida z nędzą. Podstawowym problemem jest to, że im Windows padł, drukarka nie działa, a z rzeczy internetowych, że strony mają debilnie zrobioną, czy coś w ten deseń, nie potrafią z CMS-a korzystać, serwer im padł, etc. To są bardzo, bardzo proste rzeczy, więc jak ktoś chciałby pójść z nadzieją, że będzie miał techniczne wyzwanie, to nie. To musi się trzymać jakichś internetowych projektów technicznych. Znalezienie swojej niszy w większym projekcie, jak się uda, bo jak się nie uda, no to się nie znajdzie w projekcie i zasadniczo nie ma po co chodzić do NGOsa. Zdobywanie nowych umiejętności, jak się bawię technicznie open source'em, czy ogólnie jakimiś technicznymi rzeczami, to przy okazji się często uczę czegoś nowego, czegoś nie wiedziałem. Technicznego. W NGOsie się nie nauczę niczego technicznego, bo NGOs są technicznie prymitywne, więc mogę się nauczyć, ale rzeczy nietechnicznych. Nie wiem, podszkolić się z interakcji z ludźmi, z organizowania różnych rzeczy, etc., etc. Jak najbardziej można się fajnych rzeczy nauczyć, tylko trzeba wiedzieć, że to nie będą rzeczy techniczne. Poczucie kontroli i autonomia, jak sobie wypracujemy odpowiednią pozycję w danej organizacji. Przy czym, owszem, o ile w pracy mogę być jakimś tam administratorem, to w NGOsie mogę być głównym informatykiem, po prostu innego nie ma. Więc jak w pracy mogę sobie coś tam postawić serwer, położyć serwer, przeinstalować serwer, to w organizacji ktoś musi, nie wiem, zaprojektować jakiś system informatyczny, no to kto zrobi? No nie koleżanka politolożka, tylko raczej ja, nawet jeśli czegoś takiego wcześniej nie robię, acz, to mogę sobie coś nowego zrobić. To nigdy nie będzie wybitnie ambitne, ale będzie coś, czego zazwyczaj możliwe, że nie robiłem. Co ma też gorszą stronę, ponieważ jestem raczej linuxiano-backendowy, więc a typowy NGOs potrzebuje, powiedzmy, strony internetowej. Ja widzę CSS-a i robię takie... I to też trzeba sobie dobrać. Podejrzewam, że webowcy by byli zdecydowanie cieplej przyjęci niż ja, linuxiarz. Kontakt, przynależność, wymiana dóbr w grupie. No tak, w open source się buduje pozycję na podstawie kontrybucji merytorycznych. I tu zasadniczo też, z tą różnicą, że w open source zazwyczaj ludzie będą rzeczywiście w stanie ocenić, co było warte twoja zmiana, co była warta twoja zmiana. A tam jak, nie wiem, poprawisz linijkę w jakimś pliku, to wszyscy mogą zrobić wow, bo zasadniczo nie wiedzą, że to było bardzo łatwe. Bo skąpieni wiedzieć nie są informatyka. Kolejna kwestia... Aha, część druga motywacji. To jest akurat dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, punkt pierwszy, że dla mnie kontakt z informatykami o jakimś zacięciu, że chciałbym coś robić poza dłubaniem w pracy. To jest właściwie dla mnie najważniejsza rzecz w tym, co ja robię w ramach tej grupy, w której grupie jestem członkiem.
Czyli spotkania organizacyjne, obserwowanie, jak ludzie współpracują ze sobą, ludzie, których ja inaczej bym nigdzie nie spotkał. Bo jak sobie wyobrazicie takiego statystycznego informatyka, który idzie do roboty, robi coś, wraca do roboty, zajmuje się czymś innym, i takiego ambitniejszego, który jeszcze lubi, nie wiem, przyjść tutaj, podłubać coś w jakimś, w jakiejś bibliotece i puścić tam GitHuba, czy coś w ten deseń, to analogicznie to może działać w przypadku też, powiedzmy, waszego szefa, gdzie typowy menadżer przychodzi do pracy, coś tam pozarządza, powie ty tam, wróci do pracy i się zajmuje swoimi rybkami albo pieskiem. I ambitniejszy menadżer, który lubi to, co robi i zazwyczaj jest w tym dobry, który w pracy robi to, a po pracy chciałby jeszcze coś fajniejszego. Czy jeśli ma głowę na karku, to w ogóle jest wtedy w stanie, bo NGOsy to jest dosyć spory sektor zatrudniający, jeśli jest się w stanie taki człowiek pogodzić ze sporym przycięciem pensji, to może po prostu zawodowo być pracownikiem jakiegoś NGOsy. Ja sobie mówię, informatycy też mogą, ale rozstrzał pomiędzy tym, co płacą NGOsy, a tym, co płaci, są firmy komercyjne, jest taki, że no, ustalmy, że przeciętny informatyk rzeczywiście zatrudniany w NGOsie to nie jest ktoś, kto ma, nie wiem, możliwość komitowania w repozytorium Pythona czy Django. Tacy ludzie raczej w NGOsach trudno znaleźć. Podejrzewam, że w znacznej mierze ze względu na pensję i dosyć sporą niestabilność pracy. Kończą się fundusze unijne. Wyjście z kosza. Nie czarujmy się, odkąd ja byłem na Politechnice, odkąd ja byłem w liceum na profilu matfiz, zasadniczo dysproporcja płciowa była dosyć oczywista. Jeszcze się powiększyła na studiach. Na Politechnice i później podejrzewam, że w pracy standardowym widokiem jest zasadniczo skoszarowanie, czyli jest pokój w nim, powiedzmy, czterech chłopa i nic więcej. Czyli ja teoretyzuję, mam taką dziwną sytuację, że ja nigdy nie pracowałem fizycznie w firmie takiej z budynkiem, gdzie się do niego idzie i się siedzi. Ja zawsze pracowałem zdalnie, no ale zakładam, że taka jest sytuacja częsta dosyć, biorąc pod uwagę statystyki tego typu rzeczy. I podejrzewam, że ciekawe może być chociaż wejście do pokoju i współpracowanie z grupą ludzi, w których 95% nie jest faceta. Zresztą no, wystarczy popatrzeć tutaj, no niestety koszary się przychodzą na myśli. Znajomi z innego silosu. Inni ludzie są ciekawi. Ludzie, którzy na przykład mają inne zainteresowania niż typowe zainteresowanie informatyków. Nie chcę zbytnio generalizować, bo ktoś pewnie będzie próbował mnie później bić za to, ale powiedzmy, że fajnie się na przykład gada z kimś, kto zasadniczo nie ogląda science fiction ani nie czyta, tylko preferuje jakieś artystyczne kino. Nie wiem, artystyczne. Artystyczne kino. Hiszpańskie. Hiszpańskie, na przykład woli hiszpańskie od argentyńskiego, ale nie wiem, nie znam się na tym, ale fajnie się z kimś takim gada, bo nawet podstawowe informacje tego typu są wtedy ciekawe, że a, nie wiedziałem. To się hakerem w swojej działce inne, aniżeli nasze. No właśnie. No i ostatnia rzecz, że a już rzeczywiście coś się uda zmienić w ramach tego NGOsa. Jestem w grupie, która się nazywa SOCHAK, skrót od Social Hacking, która to grupa zasadniczo zajmuje się organizowaniem, powiedzmy, dwa razy do roku hackathonów, gdzie łapie się jakichś technicznych, łapie się nietechnicznych, no i przychodzą nietechniczni, na przykład, jak się nazywa ten, to coś Kopernika w Warszawie? Centrum Nauki. Był człowiek z Centrum Nauki i na ostatnim hackathonie socjakowym z tematyką edukacja w... Z tematyką edukacja w coś tam informatyce czy coś tam przyszedł człowiek z tego Centrum Kopernika i zrobili bodajże na komórki jakiś taki prosty przewodnik. To znaczy wchodzi się do tego centrum z komórką i że tu masz to, można coś tam poklikać. To był oczywiście prototyp, no bo co można przez dwudniowy hackathon wykodować. Ale było to
niemniej całkiem ciekawy. Znaczy, potencjał jest, nie wiem jeszcze. Wiem, że są jakieś takie rzeczywiście znane tego typu projekty, które powstały na takich hackathonach, czy ogólnie miały tego typu genezę. Nie ma ich za dużo, ale są. I czasami udaje się coś ciekawego z tego zrobić. Plus kwestia tego, jak ktoś definiuje sukces. No, nie trzeba mieć od razu, nie wszyscy będziemy Google. Nikt z nas nie będzie Googlem, poza następnym Googlem, który najprawdopodobniej nie mieszka w Warszawie. Z czego wynika, że trzeba sobie trochę obniżyć poprzeczkę sukcesu i się zadowolić osiągnięciem czegoś na mniejszą skalę, co jest już jak najbardziej do osiągnięcia, jeśli się spróbuje i ma się sporo szczęścia. No, na przykład, ale na pewno trzeba mniej szczęścia, niż jak się próbuje zostać następnym Googlem. Dobrze, koniec z Googlem. Tak, jak już się napatoczymy na jakiś NGOs, się tam zobaczymy ludzi, zaczniemy z nimi ich słuchać i z nimi gadać, to jest kilka rzeczy, które z mojego punktu widzenia jednoosobowego są do pamiętania o. To jest mój personalny ten, więc podejrzewam, że jest sporo też uwag, które ktoś inny mógłby zrobić. Ludzie, z którymi ja współpracuję, mogliby z kolei jakieś uwagi na mój temat i tak dalej. To jest jakaś tam podstawa, punkt wyjścia. Następne trzy slajdy to jest coś, co ja sprzedałem, ja robiłem z drugiej strony wersję tej pogadanki. To znaczy, to jest pogadanka NGOsy dla technicznych, a tamta była pogadanka techniczni dla NGOsów. Czyli jak obsługiwać technicznych, jeśli jakoś się napotoczą. Następne trzy slajdy to jest wyciągnięte stamtąd, więc one będą trochę nie na temat, ja będę gadał trochę obok tego, co tam będzie na tych slajdach, więc mi się nie udało do końca poprawić, acz powinno być to w miarę jasne. Mam nadzieję. Tak, to jest głębszy temat właściwie na osobną pogadankę. Co to jest optymizm? To jest, jak się spodziewamy, że zazwyczaj będą pozytywne dla nas wyniki. Sukces na przykład. Co to jest pesymizm? Optymizm. Co ja powiedziałem? Pozytywizm. Co to jest optymizm? Co to jest optymizm? Natomiast pesymizm to jest, jak się spodziewamy, zazwyczaj negatywny wynik. I teraz to ma taką. To jest taka pani w Ameryce, która przez, nie wiem, z 10 lat sobie te rzeczy badała i doszła do ciekawych wniosków. Mianowicie, że to są dosyć głęboko zakorzenione części charakteru. A zaraz wytłumaczę, po co mi ten wstęp. Teraz jakby to w jakimś jednym przykładzie. Proste badanie. Jeśli wyobrazimy sobie jakiegoś człowieka, który w poniedziałek wieczorem ma prelekcje do poprowadzenia. To są dwa takie skrajne podejścia do przygotowania się do tej prelekcji. Teraz optymista usiądzie, przygotuje się, stwierdzi, że się przygotował, po czym nie będzie myślał przez resztę dnia, aż do momentu, w którym wstanie nogą po prostu w pomieszczeniu i zacznie gadać do ludzi. Z kolei tak zwany defensywny pesymista, czy ochronny pesymista, zrobi na odwrót. On będzie przez resztę godzin, jakie mu pozostały do tej prelekcji, myślał o tym, przygotowywał się, przechodził w głowie wszystkie możliwe negatywne scenariusze, czyli na przykład, że nie wiem, połowa osób wstanie, wyjdzie i powie, że było do dupy i teraz jak sobie z tym poradzić? Albo rzutnik nie będzie działał. Coś w ten deseń. Teraz ciekawostka polega na z popkultury jakichś self-helpowych booków i tak dalej, książek i tak dalej, jest informacja, że optymista jest najwyższą formą życia i jak się jest pesymistą, to należy być optymistą, bo to jest fajne. Teraz ciekawostka z tych badań była taka, że jak wzięli, zrobili jakąś tą grupę ludzi ze stresującą sytuacją, weźmy tą prelekcję, bo już na konkretnym przykładzie, to jeśli optymista skończy swoje przygotowanie, po czym stwierdzi, że on nie będzie myślał, żeby się nie stresować i przypomni mu się w trakcie tej przerwy pomiędzy nauczeniem się a prelekcją, będzie mu się regularnie przypominać o tym, że on się powinien tym stresować, to jemu pójdzie gorzej. To znaczy, to jego niemyślenie o tym, co się ma stać, działa pozytywnie, ponieważ zmniejsza jego zdenerwowanie w przyszłości.
z kolei, jeśli ktoś ma bardziej pesymistyczny, jest defensywnym pesymistą, to jeśli mu się będzie przerywać to myślenie cały czas o tym, że co może pójść nie tak, że muszę się jeszcze czegoś tam nauczyć, to z kolei jemu gorzej pójdzie. Znaczy, to są dwie strategie, które jak się próbuje przy nich dłubać, to osobie gorzej idzie. To jest rzecz warta mania na uwadze. To znaczy, że nie jest tak, że tylko optymista ma dobrą strategię, albo tylko pesymista ma dobrą strategię. To jak widzicie kogoś, kto ma tą inną strategię niż wy sami, to nie należy mu przeszkadzać. Teraz pesymiści są... Pesymista z punktu widzenia otoczenia to jest zazwyczaj maluter, że pierwsze co mu przychodzi do głowy, to że się nie uda. Ja mam taką swoją prywatną teorię, jakby to był jakiś socjolog, to mógłbym mnie pogonić, ale na szczęście mam nadzieję nie ma, że jeśli ktoś mi projektuje, nie wiem, elektrownię jądrową czy jakikolwiek skomplikowany system, to ja wolę, żeby on był tym pesymistą. Żeby on siedział i nie spał przez bite 5 miesięcy i wymyślał wszystkie możliwe negatywne scenariusze. Nie zdziwiłbym się, acz nie mam na to ani nawet anegdot, czy nie, no anegdoty mam, nie mam żadnych twardych danych, gdyby w zawodach inżynieryjnych była jednak nadwyżka rzeczonych pesymistów, ponieważ to są zawody, w których człowiek, który mówi, na pewno się uda i będziemy mieli na czas, jest zasadniczo w błędzie zazwyczaj. Że ten wyjątek na pewno nigdy nie będzie, nie wyskoczy, ten backup nigdy nie będzie potrzebny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zakładanie negatywnych scenariuszy zazwyczaj popłaca, jak się jest inżynierem. Ogólnie. Jeszcze pal licho jakiś tam serwerek linuxowy, natomiast jakbym budował mosty na przykład, to jakoś optymistyczne podejście do budowy mostów. U mnie nie leży. I teraz podstawowa zasada. Jak widzicie optymistę, jak się jest pesymistą i się widzi optymistę, to są uproszczenia. To znaczy ludzkie charaktery nie są aż takie proste, ale jest to jakiś prosty model, w którym można o tym myśleć. Jak pesymista widzi optymistę, że na pewno się uda, nie przypomina mi o tym, bo nie wiem, zapeszysz czy coś tam, bo mnie denerwujesz, to go to drażni. No jak możesz o tym nie myśleć, to jest takie istotne. Jak się możesz nie przygotowywać w każdym możliwym godzinie, jaka nam została do wydarzenia, czy coś tam. Analogicznie, jak optymista widzi pesymistę, który siedzi, że nie, na pewno się nie uda, to się nie uda, to się nie uda. Ja mu próbuję sprzedać jakiś fajny pomysł, a on, że to będzie źle, to będzie źle, to będzie źle, to będzie źle, to będzie źle. To niekoniecznie znaczy, że nie róbmy tego, to znaczy, że okej, pierwsze moje, zainteresował mnie temat i pierwsze moje myślenie na dany temat to jest, co należy najpierw poprawić, żeby była większa szansa na sukces. Przy czym ludzie nie są tego świadomi, skutkiem czego działają sobie na nerwy nawzajem, jeśli się różnią. Wśród NGO-sowców zasadniczo macie dużą szansę na spotkanie dużej ilości optymistów i to z konkretnych powodów, bo NGO-sy zasadniczo dużo nie zwojują. Znaczy bardzo ograniczone w zakresie udaje im się zwojować to, co oryginalnie planowali. W sumie na to też nie mam twardych danych, więc jakby ktoś był, to mogliby mnie zjeść, jakbym gadał coś takiego dla NGO-sowców. Na szczęście nie miałem. Obie można strategię stosować selektywnie, ale to już mniejsza o to. Krytyka oznacza, niekoniecznie oznacza negatywnie podejście, a optymizm niekoniecznie jest negatywny. Znaczy, naiwny. Dla mnie personalnie to działa w ten sposób, że dla mnie większość rzeczy jest na tyle bez sensu i najprawdopodobniej się nie uda, że mi się trudno zmotywować do czegokolwiek. Więc ja potrzebuję tych optymistów, żeby móc do nich pójść, pogadać z nimi, żeby oni ciągnęli jakiś projekt, a ja mógł tylko pomagać, bo ja bym nie uciągnął, bo mi się znudziło po tygodniu i bym zostawił. Ja to przetestowałem wiele razy w open source'ach. Ludzie mnie zasadniczo już za to nie lubią w tym PLW, że ja mówię, że coś zrobię, zaczynam coś robić i zostawiam, bo mi się nudzi, czy cokolwiek. Do tego przydaje się optymista, który wierzy w to, że to się na pewno uda, bo on się nadaje na konia pociągowego. I bez takich ludzi zasadniczo mało co by kiedykolwiek wychodziło. Jednemu na 1000 jakichś reformatorów społecznych się udaje rzeczywiście coś w społeczeństwie zmienić, no ale jakby ich 1000 nie było, to nikt by nigdy nic nie zmienił. To jest temat, ja już podejrzewam, nie mam za dużo czasu, że to jest temat wałkowany bardzo często ostatnio na jakichś nerdowych forach, że
introwertyk niekoniecznie nie jest nieśmiały. Druga strona tego faktu jest, że ekstrawertyk z kolei niekoniecznie jest głupi. Ktoś, kto gada dużo, niekoniecznie z sensem, nie znaczy, że gadanie po jakichś płytkich tematach i tak dalej nie jest objawą braku jakiegoś głębszego zastanowienia. Po prostu rozmowa u ludzi, u homo sapiens nie służy tylko i wyłącznie do wymieniania informacji. Służy do 10 różnych rzeczy, z których wymienianie informacji jest niewielką częścią. I jakkolwiek się to niekoniecznie wydaje oczywiste w grupie nerdów, to nerdzi dlatego wyglądają na dziwnych w szerszej grupie społeczeństwa, ponieważ szersza grupa społeczeństwa intuicyjnie wie, że rozmowa o pogodzie nie służy koniecznie w wymianie informacji o pogodzie, ani opinii, tylko nie wiem, utrzymywaniu kontaktu, sprawdzeniu, czy jaki jest stosunek innego człowieka do mnie, itd., itd., itd. Mniejsza o resztę tego, już nie pamiętam, o co tu chodziło. Są slajdy częściowo wycięte z poprzedniego. Aha, tak, to już był slajd, którego nawet nie poprawiłem. Kojarzycie, że typ informatyka, który ma tak zoptymalizowane na środowisko pracy, że jak podchodzi normalny człowiek do tego komputera, to zasadniczo nie wie, gdzie kliknąć. Podejrzewam, że u makowców to może być, nie wiem, bo nie używam, może być trochę mniej popularne, natomiast u Linuxiarzy jest dosyć popularne, że ktoś ma tak jakiś window manager z kosmosu, skróty klawiszowe nie wiadomo, że normalny człowiek siada do tego i klik, bip, 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 nie umie wyjść z Vim. Właśnie, Vim to jest idealny... Klawiaturę dworaka. Klawiaturę dworaka jeszcze z oryginalnym tym, żeby było tym bardziej mylące. No i po prostu, no. I teraz to ma zaletę, to jest zaleta tego typu, że irytuje mnie, jak coś jest nieoptymalne, mogło być zoptymalizowane, to mnie irytuje i siedzę nie wiadomo jak dużo godzin, żeby to zoptymalizować. To jest zaleta oczywista dla ludzi, którzy pracują w takich zoptymalizowanych środowiskach, dzięki czemu są bardziej produktywni. Natomiast dla innych ludzi to może być, no nie działa, no to po prostu robimy coś na odkrętkę. I to też ma jakieś uzasadnienie, to znaczy, że jeśli moim celem jest przygotowanie kampanii społecznej, to moim celem nie jest zoptymalizowanie serwerów, żeby były na swoich i strony internetowej, żeby była na światowym poziomie i żeby wszyscy byli po prostu super przeszkoleni z obsługi informatycznego stosowanego systemu, tylko przygotowanie tej cholernej kampanii. I zapewnienie jakiegoś balansu pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest kluczem. Warto mieć to na uwadze, obcując z normalcami. Aha, i to jest zasadniczo powtórzenie w trochę innych słowach tego, co już, żeby utrwalić. Reinstalacja Windowsów, niestety. Abstrakcyjne problemy, proste problemy, ale abstrakcyjne. To znaczy, kampania społeczna jest dosyć, przynajmniej dla mnie, abstrakcyjną koncepcją, to znaczy, że ja mam nadzieję, że ja sobie wymyślę jakiś zestaw plakatów, który zmieni nastawienie do jakiegoś problemu jakiejś tam grupy ludzi. To jest dla mnie tak luźno zdefiniowany temat, że właściwie nie wiem, co mam z nim zrobić. I próbuję jakąś kontrybucję moją informatyczną do tego problemu wsadzić, która się sprowadza z kolei do jakiegoś prymitywnego postawienia stronki. Nie jest to wybitnie łechtające mój zmysł geekowy, jeśli chodzi o technologię. A co za tym idzie, nie jestem tym wybitnie zmotywowany. Brak kontroli. Ja nie mam szczęścia do tego, tylko ja świadomie wybrałem taką grupę ludzi, z którymi się, tych NGO-sowców, w których się obracam, którzy są w miarę świadomi technologii, a jak nie są, to są świadomi tego, że nie są. Więc ja nie mam problemu z tym, że ktoś nie czai mojego zakresu kompetencji. Ale skoro przeciętna organizacja pozarządowa, czyli większość tych fundacji jakichś dużych i tak dalej, stowarzyszeń, nie czai technologii w ogóle, to też nie będzie miała zielonego pojęcia, że to, co wy sugerujecie jako oczywiste,
jest rzeczywiście sensownym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Ludzie, którzy nie są informatykami, czy nie mają wyczucia tematów informatycznych, nie myślą w tych kategoriach i rozwiązanie informatyczne problemów, czy usprawnienia jakichś kwestii przy pomocy rozwiązań informatycznych nie są dla nich oczywiste w ogóle. Więc albo sobie sami wykroicie w takowym NGO-sie jakiś kawałek, jeśli nie będziecie mieli szczęścia do ludzi, którzy będą tego czaić, albo podejrzewam, że ludzie mogą was nie słuchać. I wracając do tego, że można się nowych rzeczy nauczyć, to jest coś, czego można się nauczyć. W innym środowisku niż komercyjnym, no bo w pracy się ma jednak trochę inną mentalność, trzeba zarabiać, niekoniecznie ma się tak luźne podejście do tego typu sytuacji w pracy, gdzie gadam ze swoim menedżerem na jakiś temat, gdzie moim na przykład motywacją może być po prostu, żeby on na mnie nie zwalił dodatkowej ilości roboty, bo się już nie wyrabiam. Natomiast hobbystycznie, gdzie w dowolnym momencie mogę po prostu odejść i tak dalej, to jest zupełnie inny poziom rozmowy i można sobie testować różne podejścia do problemu, do interakcji, do czegokolwiek. No właśnie, trudności komunikacyjne. No, jak ktoś nie rozumie, co mamy na myśli, a my nie jesteśmy najlepsi w przekazywaniu tego, co mamy na myśli, to może być z tym problem. Punkt pierwszy, podejrzewam, dla większości ludzi będzie dziwny, ale to jest moje osobiste, no bo ja pracuję w domu od 7 lat. Zasadniczo moje główne interakcje są z panią z Biedronki. Dzień dobry, będzie tak, proszę mi nagrać. Natomiast drugi punkt już bardziej dla... Wracamy do tego tematu koszarów i tak dalej, i tak dalej. Inni ludzie są ciekawi, jeśli jesteśmy otwarci na tego typu rzeczy. Zróżnicowani inni ludzie mogą być ciekawi i dla mnie to jest na przykład osobiście główny motywator, czyli żeby mieć dostęp do tychże ludzi innych, też dziwnych, ale w inny sposób niż ja. Możliwość robienia czegoś ambitniejszego, jeśli ktoś kupuje linię programową jakiejś organizacji. U mnie z tym jest średnio, bo ja jestem niestety naturalnie dosyć listą, ale dlatego świadomie się kleję do kontaktów z ludźmi. To znaczy, dla mnie istotniejsze jest pójść raz na jakiś czas i pogadać sobie o jakimś projekcie, niż już ten sam projekt, bo ten sam projekt mnie zasadniczo nie interesuje. Zgodnie z moimi przewidywaniami z tych hackathonów zazwyczaj za bardzo nic nie wychodzi, bo to jest robione tak na pół gwizdka i tak dalej, że są robione zasadniczo prototypy projektów, a nie finalne projekty, to znaczy, żeby to rzeczywiście było później w jakimś sensownym stanie, to zazwyczaj trzeba później nad tym posiedzieć, to musi mieć jakąś strukturę, dalszy rozwój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co wymaga dużej ilości organizacyjnej zabawy i to często nie wychodzi. Dlatego do akurat tych wyników się za bardzo nie przywiązuje, jak się bawię w NGO-sowanie. Aha, i można sobie pooglądać, jak wygląda menedżer, który rzeczywiście lubi to, co robi i jest w tym dobry. I robi to z pasją i zasadniczo nie siedzi tam i nie truje wam dupy, bo mu za to płacą, tylko chce coś ciekawego zrobić, bo on to lubi. Lubi gadać z ludźmi, lubi organizować, lubi mieć poczucie kontroli, lubi decydować o takich rzeczach. Nie jest przy tym upierdliwy, wredny czy cokolwiek. Znowu, nie znam się na normalnej pracy korporacyjnej, bo pracuję w domu. I ostatni, przedostatni slajd, właściwie na ostatni tematyczny. NGO-sy. Jak ktoś chce się bawić w NGO-sowanie, to musi się nastawić, że musi sam sobie poradzić. To znaczy, jak się po prostu przyjdzie, to ludzie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić. Standardowy wolontariat, przynajmniej z moich anegdotycznych doświadczeń, moja żona pracuje w dosyć dużej fundacji, jest taki, że przychodzą jakieś tam, nie wiem, studentki czy studenci i dostają taką bardzo tempą, manualną robotę, ponieważ nie są wykwalifikowani, żeby robić cokolwiek innego. Tutaj jesteśmy w gronie ludzi, którzy z jakąś konkretną wiedzą specjalistyczną, tylko jak się po prostu zapuka do jakiejś organizacji pozarządowej, to oni ani nie rozumieją, z czego wy jesteście specjalistami, a nawet jakby rozumieli, to niekoniecznie by nie wiedzieli, do czego można to zastosować, a jakby wiedzieli, to niekoniecznie by im przyszło do głowy, jak można to w praktyce zrobić itd. itd. Trzeba zasadniczo sobą zarządzać. Można mieć fuksa i trafić na kogoś, kto będzie miał pomysły, ale to jest dużo, dużo zabawy. Trzeba wiedzieć, po co się tam przychodzi i co się chce osiągnąć. To jest coś, co ja zrobiłem błąd, to znaczy pogadałem sobie z panią prezes jednej fundacji i ona mi zasugerowała, żebym ja coś zrobił, przy czym to, co miałem zrobić,
polegało na siedzeniu w domu przed komputerem i używaniu Google'a i jakichś innych tam rzeczy. Czyli to, co ja robię przez 90% czasu i w pracy, i hobbystycznie, jak akurat coś się czuję na własne potrzeby, to po prostu usiadłem nad tym na pół godziny i jakoś się nie złożyło, żebym już drugi raz był wystarczająco zmotywowany, żeby nad tym usiąść po raz kolejny. Nie dajcie się wrzucić w pracę zdalną tylko i wyłącznie, chyba że ktoś bardzo lubi, nie wiem dlaczego, ale jak ktoś bardzo lubi, bo ładowanie sobie takiej roboty bez żadnych dodatkowych czynników motywacyjnych jest mocno bez sensu. Poprawkę na różnych typy ludzi, no to miało być te trzy slajdy wstępu o tym pesymizm, introwertyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie sprawia zbyt negatywnego wrażenia, to jest przy moim założeniu, że tu jest w większości ludzi o jakimś bardziej pesymistycznym. Czyli jak jest problem, to pierwsze co przychodzi do głowy, to nie jak będzie fajnie, jak to zostanie rozwiązane. Dwie minuty. Tylko, że okej, co można tutaj, gdzie, jak to może nie zadziałać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie bardzo źle reagują, jeśli zaczyna się rozmowa od tego typu uwag. I trzeba to robić z głową. Najlepiej na początku trochę polurkować, posiedzieć, na ile się da, posiedzieć, posłuchać, jak ludzie komunikują i zdawkowo dawać jakieś sugestie i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie te organizacji. To jest dosyć trudne, bo nie ma aż tak dużo fajnych NGO-sów, niestety, otwartych, takich bardziej nowoczesnych. Acz jak się już kiedyś dorobimy, to można będzie idealnie sobie poturyzmować po kilku organizacjach, stwierdzić, czy któraś robi coś fajnego, gdzie możemy pomóc, czy coś, i dopiero wtedy się zdecydować. I kończąc, jutro jest coś, co się nazywa Net Wtorek. W każdy wtorek są explicite zrobione spotkania, które mają łączyć ludzi NGO-sowatych z ludźmi technicznymi. Taki był założenie Net Wtorku i od dwóch była rzecz trzech już lat. Co wtorek, co miesiąc, chyba drugi wtorek w tygodniu, w miesiącu czy coś, są spotkania. Raz jest bardziej do technicznych, raz jest bardziej do NGO-sowych. Jutro jest bardziej do NGO-sowych, bo ma być chyba o usability, a coś ludzie mają gadać do tłumaczyć NGO, tłumacząc NGO-sowcom, o co chodzi w usability, żeby mieli jakieś pojęcie. I soc.pl, czyli ta grupa, w której jestem, zajmująca się organizacją hackathonów. Jak mi poszło czasowo? Jakieś pytanie? Czy co, krótko, to jest taki sposób na poznanie właśnie takie hakowania umysłów ludzkich. Idziesz, rzucasz się na między ludzi, którzy właśnie są specjalistami w innych dziedzinach i możesz ich poznawać. W sumie to po to jest. Tak, znaczy dla mnie to po to jest. No. Jak ktoś się kupuje koncepcję, że akurat ten, nie wiem, edukujemy dzieci plus, w tym zakresie, to... Cel, zmiana świata. Zmiana świata, tak. Jak ktoś kupuje cel zmiana świata w większym stopniu, no to może to głównie go napędza. To już... A co mógłbyś powiedzieć, jakieś parę NGO-sów z naszego podwórka, tutaj warszawskiego? Ja mogę. Fundacja Nowoczesna Polska. A, tak. Fundacja Nowoczesna Polska. Daj, może i widzę. Python, 160 osób tam wchodzi na każde 5 minut, 160 osób tam teraz siedzi. Baza danych. No, ja sobie poprawiałem jakiegoś Josefa Konrada, w sensie miałem starodruk po lewej stronie, wersję ORC-rowaną po prawej, jeszcze bardziej po prawej wersję, coś tam jeszcze przyredagowaną. Czytałem sobie jakiegoś Lorda Jima, czy coś, nie wiem co to miało być, już nie pamiętam. Znalazłem literówkę czy coś, zalogowałem się, poprawiłem. Jest to jakaś forma wolontariatu i to kompletnie inna niż normalnie się robi. Znaczy, autentycznie ułatwiasz dostęp ludziom do ważnych dzieł kultury. My komitujesz Merkuriami, ale to ty nie wiesz. Tak, też. No. Chyba, mam nadzieję, że nie, ale... Jeszcze miałem ambitne plany, żeby tam trochę pupy poprawić, bo one takie za duże przestrzenie między liniami miały, ale mi się nie chciało. Nie jestem pewien, czy pasuje pod Hackerspace, to... O nie, ale Hackerspace jest jednak mocno nerdowy. Mocniej techniczny jest. No, niekoniecznie informatyczny, ale jednak techniczny. Tak, bo... Podaję, no to tyle. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.